Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam was dzisiaj do krótkiego porównania gier S2 z gier MS3. Podejrzewam, że sporo osób może się zastanawiać, czy brać i czekać właściwie, bo mamy przedsprzedaż Gira S3, czy może zapłacić trochę mniej za Gira S2. Oczywiście zaczniemy od takiej suchej specyfikacji, natomiast przypomnę, że w przypadku Gira S2 mam wersję tą Sport, która nie nazywa się Sport, ale tak ją nazywamy, bo to nie jest wersja Classic, a w przypadku Gira S3 mam Frontier. Natomiast w jednym i w drugim przypadku zegarek jest tą wersją taką bardziej sportową, więc wydaje mi się, że to porównanie również będzie jak najbardziej wam pasowało. Zaczynamy od wyglądu i tej podstawowej specyfikacji, która może okazać się dość istotna. 1,2 cala w przypadku Gira S2, jeżeli mówimy o ekranie okrągłym 360x360 pikseli, około 302 pikseli na cal. Gira S3 jest nieco większy, 1,3 cala, ta sama rozdzielczość i mniejsze zagęszczenie pikseli. Natomiast tu nie ma żadnego znaczenia, bo z minimum 50 cm, jak patrzymy, czy tam 40 nawet na zegarek, nie widzimy w jednym i drugim przypadku żadnych pojedynczych pikseli, więc wydaje mi się, że tej kwestii wygląda to naprawdę bardzo, bardzo podobnie. W obu przypadkach mamy ekran Super AMOLED, natomiast w Girze S3 mamy Gorilla Glass SR+, specjalne szkło przeznaczone właśnie do smartwatchy, więc na pewno będzie bardziej zabezpieczać tutaj ekran samego urządzenia przed ryskami. Natomiast muszę powiedzieć obiektywnie, że ja korzystam dość intensywnie z Gira S2, wielokrotnie gdzieś tam nim uderzyłem i również ekranem i nie zdarzyło się, żeby jakiekolwiek rysy się tutaj pojawiły, pomimo tego, że nie korzystam z żadnego szkła ochronnego czy folii na Girze S2. Obydwa urządzenia mają IP68, czyli do 30 minut do 1,5 metra pod wodą. Nie będziemy skupiać się na procesorach w smartwatchach, natomiast 4 GB pamięci RAM mamy w jednym i w drugim zegarku, 512 MB pamięci RAM jest w Girze S2 i 768 w Girze S3. Natomiast to nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo jeden i drugi zegarek działa naprawdę ultra płynnie. Nadal Gear S2 po wielu miesiącach użytkowania działa bardzo, bardzo sprawnie. Różnica natomiast jest i to spora w baterii. 250 mAh w Girze S2 i 380 mAh w Girze S3. Jak to finalnie wychodzi? Gear S2 wytrzymuje 2 do 3 dni na baterii, ale bliżej tych 2 dni. Natomiast Gear S3 wytrzymuje 3 do 4 dni. Również bliżej tych 3 dni, natomiast jest zawsze z zapasem kilkunastu godzin, dzięki czemu jesteśmy faktycznie, tak jak producent deklaruje, zrobi 4 dni z tym smartwatchem. Oczywiście pamiętajcie, że w moim przypadku jest bardzo dużo powiadomień z różnych kanałów social media, więc no, ten zegarek ciągle się podświetla, czy cały czas wibruje, mając na uwadze właśnie liczne powiadomienia. Skoro jesteśmy przy powiadomieniach, warto wspomnieć, że Gear S2 może nas tylko powiadamiać o nich za pomocą wibracji. Nie mamy tutaj głośnika, zabrakło tego względem Gira S po prostu. W Girze S3 natomiast wrócił głośnik i możemy go wykorzystywać do rozmów. Nie mamy tu modułu eSIM, czyli nie mamy tej wersji, gdzie możemy jakby samodzielnie korzystać z zegarka. Natomiast wszystkie połączenia można realizować za pomocą telefonu. No i to jest przydatne, szczególnie dla kierowców czy osób, które mają gdzieś tam zajęte ręce. Ja również wielokrotnie z tego korzystałem i ja uważam nadal, że to jest bardzo, bardzo fajna funkcja. Oczywiście nie codziennie, a natomiast w takich okazyjnych sprawach jak najbardziej. Z mniej ważnych informacji, bo niestety Samsung Pay jeszcze nie jest dostępny w Polsce. W Girze S2 mamy tylko NFC, natomiast w Girze S3 mamy NFC i MST, czyli to możliwość magnetyczną, jeżeli chodzi o płatność. Pokazywałem materiały o tym wcześniej, więc podpinam je wam tutaj w kartach. Najważniejszą zmianą oprócz baterii, moim zdaniem, między Girem S2 a Girem S3 jest taka, że w Girze S3 mamy z powrotem GPS GLONASS, niezależny osobny moduł w zegarku, dzięki czemu po prostu nie musimy korzystać tak jak w Girze S2 po prostu z GPS-u w telefonie. Tutaj z Girem S3 możemy wyjść na spacer czy na trening bez konieczności zabierania ze sobą telefonu. Przechodzimy do wyglądu zewnętrznego i tutaj oczywiście zegarki wyglądają nieco inaczej. Większy Gear S3 nie tylko ze względu na sam ekran, ale również koperta. Po prostu zegarek wygląda troszkę bardziej dostojnie. W jednej i drugiej wersji mamy dostępne paski, które są po prostu z materiału sztucznego, z takiej gumy. A w jednym i drugim przypadku wyglądało to bardzo dobrze. W Girze S3 jest taki chropowaty, natomiast tutaj te paski są zastosowane w ten sposób, że mamy normalne, standardowe złącze 22 mm pasków, dzięki czemu możemy po prostu dowolnie wymienić sobie pasek w Girze S3. W Girze S2 było to tylko dostępne w wersji Classic, w tej Sport, czy po prostu w Girze S2 nie mieliśmy takiej możliwości, musieliśmy wymieniać paski na specjalne paski od Samsunga, więc tutaj spory progres.
Nadal mamy dwa przyciski fizyczne, ekran dotykowy w obu zegarkach. Tak jak wspominałem wcześniej, po lewej stronie pojawił się głośnik w Gearze S3 Frontier tutaj, natomiast w Gearze S2 go nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę urządzenia, to jedno i drugie jest na pewno dobrze wykonane i tutaj warto zaznaczyć to, co mówiłem wcześniej w porównaniu właśnie Geara S2 zwykłego z klasikiem, że w Gearze S3 Frontier na pewno sama koperta będzie się lepiej obracała, dzięki czemu, że ma wypustki, no i faktycznie lepiej to chwycić. Przechodzimy do wyglądu interfejsu i do tego, jak same zegarki działają i przyznam szczerze, że tu większych różnic nie ma, nadal to śmiga w jednym i drugim przypadku. Warto natomiast wspomnieć o drobnych różnicach, jeżeli chodzi o interfejs. Oczywiście w Gearze S3 nowe tarcze, natomiast sam system jakby zmieniania tego pozostał bez zmian. Oczywiście w Gearze S2 doszło to, co mamy w Gearze S3, czyli możliwość instalowania aplikacji bez konieczności wchodzenia na telefon. Tam są wybrane niektóre aplikacje. Jeżeli chodzi o interfejs, to oczywiście tutaj w jednym i drugim przypadku działa to błyskawicznie, więc tutaj nie ma większych różnic. Są pewne zmiany, jeżeli chodzi o nowe tarcze. Tak samo w Gearze S2 i w Gearze S3 można teraz instalować aplikacje czy tarcze bez używania aplikacji czy właściwie telefonu, więc to w jednym i drugim zegarku jest. Warto wspomnieć o tym, że większość elementów wygląda identycznie. Są pewne kosmetyczne zmiany, jak prezentowanie wyników naszych treningów, czy aktywności w ciągu dnia. Natomiast z nowości, no to mamy na przykład zliczanie pięter, to jest właśnie z Fita 2 i na przykład w Frontierze mamy również barometr. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, oczywiście zapraszam do jednej i drugiej recenzji. Gear S3 niedługo powinna się już pojawić. Z takiej fajnej rzeczy na sam koniec tylko wspomnę, zima idzie, czasami będziemy w rękawiczkach. Gear S3 ma możliwość obsługi właśnie zegarka w rękawiczkach i to wydaje mi się, że jest naprawdę ciekawym rozwiązaniem. Podsumowując, który wybrać? Oczywiście, jeżeli mamy limity budżetowe, to Gear S2, zwykła wersja, czyli ta Sport, jest najtańszą opcją i tutaj zegarek będzie nadal śmigał bardzo fajnie. Te dwa dni to jest, wydaje mi się, taka pewna opcja, jeżeli chodzi o baterię. Na pewno będzie to działało bardzo, bardzo płynnie, nie będzie z nim jakichś większych problemów. Jeżeli chcemy dołożyć trochę do zegarka i żeby był trochę bardziej elegancki, to mimo wszystko wersja Classic w przypadku Gear S2 troszkę będzie bardziej pasowała do koszuli czy do marynarki. A jeżeli chcemy zegarek, który jest najbardziej zbliżony do takich tradycyjnych, to proponuję mimo wszystko Gear S3 Frontier, no i zmienić sobie oczywiście te paski gumowe, jeżeli macie ochotę, chociażby na skórzone. A które wy wybieracie? Dajcie znać w komentarzach, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć!